Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pro Evolution Soccer 2015 Become a Legend, kariera moim zawodnikiem. Od razu na początek chciałem oznajmić pewną sprawę. Chciałem się nagrać FIFA, ale no niestety FIFA po ostatnim patchu przy nagrywaniu ścina mi się. Nie wiem dlaczego, mam normalnie płynnie 300 FPS-ów przy nagrywaniu. Nagle, oczywiście ustawiam sobie do 60, na 60. I nagle 60-60-60, nagle spadek do 40, 60-60-60, spadek do 40. I są takie ścinki bardzo nieprzyjemne. I to bardzo widać, dlatego zobaczymy, czy Fiat coś mi kombinuje, czy może mi coś powiecie. Próbowałem zmienić rozdzielczość, próbowałem zmieniać FPS-y w configuration w FIFA. Nic nie pomagało, nie wiem. Na początek PS, pierwszy mecz, jesteśmy w składzie meczowym. Przystępujemy do spotkania, miejmy nadzieję, że no poprawimy swój dorobek strzelecki. Zobaczmy sobie, gdzie jesteśmy ustawieni. Na prawej stronie ataku. Oj, pierwsza szansa naszego zespołu, jest strzał na bramkę, ależ rozpoczęcie tego spotkania, prowadzimy z Nancy, no i my kompletujemy asystę. Dobre zagranie, jest, wchodzą nasi zawodnicy w pole karne, jest szykowanie piłki, ale lepsza obrońca drużyny przeciwnej. Oj, teraz to ładnie się zaczyna, wychodzi bramkarz i łapie piłkę, nieze podanie za linię obrońców. Podanie, jest kolejna szansa, jest uderzenie, słupek, ratuje gości. Dembele, strzał na bramkę, ależ to było dobre uderzenie, tylko minimalnie obok bramki. W 80 minucie opuściliśmy boisko. Przystanie 1-0 dla naszej drużyny. Na razie ten mecz wygląda dość wyrównany, no lekką przewagę jeśli chodzi o posiadanie piłki miała drużyna gości, ale cały czas prowadzimy, może teraz coś się uda strzelić. Mieliśmy kilka przejęć, udało się rozegrać piłkę, był jeden fajny dribbling. Poza tym spotkanie na, można zaliczyć na plus, bo na początku meczu, w pierwszej minucie, czy na drugiej, może już wtedy była, może to już była druga minuta, zaliczyliśmy asystę, może na wagę 3 punktów. Przekonamy się o tym już za chwilę, bo wyszliśmy z ostatni fragment meczu, 90 minuta już na zegarze. Czy drużyna Nancy coś jeszcze wyprowadzi? Nie wyprowadzi. Dobra, atak stopera, no i wygrywamy 1-0. Notujemy kolejne zwycięstwo. Jesteśmy w gazie, ewidentnie jesteśmy w gazie. A jaką mamy notę? 7. No na 7, więc tylko jeden piłkarz tej drużyny ma taką notę. I dostaliśmy bardzo dobrą recenzję. Cieszy mnie to. No i to też umacnia nas, naszą pozycję. W pierwszym składzie mamy 4 zwycięstwa, 0 porażek, 16 goli straconych, tylko 2, 16 goli strzelonych, tylko 2 stracone, więc świetny sezon, świetny porządek sezonu w naszym wykonaniu. A na razie mamy 5 gier, 2 gole, 3 asysty, jak na chłopaka, który ma 17 lat, jest to świetny rezultat. No ale granie co 3 dni tutaj chyba może być złe dla nas. Jeszcze te przygotowanie fizyczne nie jest na najwyższym poziomie, więc tutaj akurat może być problem, ale zostajemy wybrani do składu. Tak, negotiations, transfer market news, to później będziemy sobie patrzeć, bo już mogę to zareklamować, że będziemy opuszczać drużynę w zimę, ponieważ ktoś mi napisał w komentarzu, że będę mógł punkty sobie dodawać dopiero wtedy, kiedy zmienię klub na lepszy, nie wiem czy to jest prawda. Ktoś mi też napisał, żebym wziął sobie z szybkości na staminę, ale ja na razie sobie to zostawię. Tylko tak, chciałbym coś zmienić. General settings. Zwiększymy na professional. Ja wziąłem regular, bo taki był ustawiony już poziom A. Ktoś mi pisał, że po prostu jest za łatwo, teraz mi się dopiero to przypomniało. No i co, zagramy sobie mecz już na tym poziomie professional, no i zobaczymy, jak tam będziemy się prezentować na tym poziomie trudności. Jedziemy. Mamy dużo przestrzeni, znowu w pierwszej minucie możemy otworzyć wynik. Mijamy bramkarza, niestety, nie mogłem mu dawać szybciej, ale chciałem to się zabawić z goalkeeperem drużyny gości. Oj, mamy, jesteśmy szybsi. Jest wrzutka, zamknięcie akcji, jest gol! Druga asysta w drugim, kolejnym spotkaniu, no i już bardzo szybko Sek otwiera wynik. Niezłe podanie, ale zdążył, obrońca Nawal. No i mamy okazję na 2-0. Sek strzela swoją drugą bramkę w tym spotkaniu, jak dobrze się nie mylę. Jak się nie mylę. Tak jest, Sek strzela swoją drugą bramkę. My wychodzimy na dwubramkowe prowadzenie. Oj, mają szansę piłkarze Laval, ale dobrze interweniuje nasz goalkeeper. Oj, oj, ależ to zrobił nasz napastnik, kolejny korner naszej drużyny, no świetna akcja, szkoda, że zakończona tylko zablokowanym strzałem.
Wyskoczyliśmy do główki, ale uderzenie niecelne. Koniec spotkania, wygrywamy 3-0 z Laval, kolejny mecz bez straty gola i kolejne zwycięstwo z rzędu i kolejny mecz z naszą asystą. Szkoda, bo mieliśmy też gola, ale tam chciałem się zabawić. Mamy notę 7, więc utrzymujemy tę notę z poprzedniego meczu. Dobre występy w naszym wykonaniu, dobre występy w naszej drużyny, naprawdę gramy fenomenalnie, nie oszukujmy się. Kolejny raz mamy 15 punktów, 5 punktów przewagi nad drugim zespołem. Naprawdę fenomenalny start sezonu. No i nasza wartość, czy mogę gdzieś sprawdzić naszą wartość? Jako piłkarz chyba nie mogę sprawdzić tego. Mamy zmianę, mamy powołanie do kadry, nie mamy zmiany. Mamy powołanie do kadry, czy będziemy mieć to powołanie, bo są właśnie rozsyłane. Nie dostaliśmy powołania, no szkoda. Takie jest życie, ale jesteśmy jeszcze za młodzi na powołanie. Ale jak widzę, chyba skoczył nam overall, bo mamy 71, więc skoczył nam overall, fajnie. Czy może też skoczyły punkty? Nie, nic nie skoczyło. Fajnie, zwiększył się overall, to cieszy. Co spowoduje, że może zimą, co nie ma angaż. Widzę w ligach najlepszych, jak hiszpańska, angielska, niemiecka, albo pierwsza liga, czyli ligę we Francji. Oczywiście to się staje już regularnie. Dostajemy powołanie do pierwszego składu, dostajemy po prostu. Dostajemy wybranie do pierwszego składu, mamy 4 asysty w tym sezonie. 3 asysty w lidze, zobaczmy sobie, czy mogę sprawdzić. Database. Chciałbym to zobaczyć. Zaraz sprawdzimy. Player menu. Nie, to było. Kurczę, nie wiem, gdzie to jest, bo szczerze mówiąc, bo chciałbym zobaczyć. Kto ma najwięcej asyst w lidze, ale to chyba tego tutaj nie ma. Przynajmniej nie mogę tego znaleźć. No, trudno. Przechodzimy do ostatniego meczu w tym spotkaniu. Gramy z Angers, nie wiem, jak to się dokładnie wymawia, drużyną 9 w tabeli, która ma o 1 gwiazdkę więcej, jeżeli chodzi o klasę zespołu. No zobaczymy, no bo wygrywamy już praktycznie z każdym zespołem w lidze i nie patrzymy na gwiazdki, jedziemy. Mamy okazję. Mamy widzenia, że moja stamina już nie jest najlepsza. Aj, strzał. A indywidualna akcja. Świetna parada bramkarza i będzie rzut rożny. Ładne zagranie. Może to będzie to otwierające podanie, które da nam bramkę, ale jednak jeszcze nie. Przyjmujemy piłkę w polu karnym. Jest strzał, ale ta lewa noga nie tak dobra jak ta prawa. Ależ podanie. Jest strzał. Broni i butele. Koniec tego spotkania, remisujemy 0-0. Ciężkie spotkanie, no ale remis jest, nie przegrywamy meczu w sezonie, bo nie przegrywamy kolejnego meczu w sezonie. Mamy notę 6. Wydaje mi się, że to był niezły mecz w naszym wykonaniu, ale nie udało się tego opieczętować asystą. Widzimy, ile mamy punktów, 16 punktów, 5 zwycięstw, 1 remis. Cały czas stosunek goli strzelonych do goli straconych to było chyba 17, jak dobrze spojrzałem. Dzięki wam bardzo za uwagę, za ten kolejny odcinek kariery w Pro Evolution Soccer 2015 w Become a Legend. Mamy teraz przerwę na reprezentację, no i gramy drugą rundę Pucharu Francji z Olympiquem Lyon. Wielka firma przyjeżdża do nas, no i to będzie taki chyba mecz sezonu jak na razie i gramy w pierwszym składzie. To będzie świetny mecz, ale to w kolejnym odcinku. Dzięki wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, hej!